Strona tytułowa dokumentu patentowego: Ważne dane bibliograficzne. Strona tytułowa opublikowanego zgłoszenia patentowego zawiera ważne dane bibliograficzne dotyczące wynalazku. Spójrzmy na stronę tytułową zgłoszenia patentowego. W tym przypadku jest to europejskie zgłoszenie patentowe dotyczące nowego obuwia sportowego. Na stronie tytułowej znajdziemy wiele liczb, kodów i nazwisk. Numer seryjny i numer publikacji zgłoszenia patentowego. Do każdego zgłoszenia patentowego zostaje przypisany unikalny numer, wykorzystywany do identyfikacji dokumentu. W większości systemów prawnych, w tym EPO i USPTO, po upublikowaniu zgłoszenia patentowego, zostaje do niego przypisany numer publikacji, różniący się od numeru seryjnego. Gdy zgłoszenie patentowe zostaje przekształcone w patent, numer publikacji nowego patentu może pozostać taki sam, jak ma to miejsce w EPO, lub może zostać zmieniony, jak ma to miejsce w USPTO. Data dokonania zgłoszenia. Dzień, w którym zgłoszenie patentowe zostało przyjęte przez Urząd Patentowy. Zazwyczaj jest to dzień, w którym właściciel wynalazku, wnioskodawca, dokonał zgłoszenia patentowego. W podanym przykładzie data dokonania zgłoszenia stanowi również dzień, w którym EPO przyjęło także dodatkowe dokumenty wymagane do tego, by można było uzyskać datę dokonania zgłoszenia. Data pierwszeństwa. Zgłoszenie patentowe może zastrzegać pierwszeństwo dla jednego lub kilku dokonanych wcześniej zgłoszeń patentowych. W podanym przykładzie europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane dokładnie po upłynięciu roku od dnia dokonania zgłoszenia patentowego dla tego samego wynalazku w Niemczech a więc w terminie umożliwiającym zastrzeżenie dla niego prawa pierwszeństwa. Na stronie tytułowej znajdują się również informacje dotyczące wynalazcy, wynalazków oraz wnioskodawcy wnioskodawców czyli właściciela zgłoszenia patentowego wnioskodawca, wnioskodawcy sam może być wynalazcą, bądź też jego następcą prawnym, czy też osobą, do której został przypisany wynalazek, np. pracodawca, wynalazcy, inwestor i tym podobne. Przeniesienie praw do wynalazku może wynikać z przepisów prawa bądź z umowy, np. z umowy o pracę lub nawet z decyzji rządu Większość urzędów patentowych publikuje również na stronie tytułowej informacje dotyczące przedstawiciela prawnego wnioskodawcy. Niektóre urzędy patentowe, takie jak USPTO, wymieniają także dokumenty patentowe lub opracowania naukowe cytowane w trakcie postępowania patentowego. Międzynarodowe lub regionalne zgłoszenia patentowe, takie jak odpowiednio PCT czy europejskie zgłoszenia patentowe, ujawniają również dane na temat wyznaczonych lub wybranych urzędów to jest państw, w których wnioskodawca chciałby uzyskać patent. Strona tytułowa opublikowanego zgłoszenia patentowego zawiera również kody klasyfikacji, które Urząd Patentowy przypisał do wynalazku. Kody klasyfikacji pomagają urzędowi patentowemu określić dziedzinę techniki, do której należy wynalazek. To z kolei pomaga ekspertowi zaplanować wyszukiwanie danych potrzebnych do określenia zdolności patentowej zastrzeganego wynalazku. Oczywiście na stronie tytułowej znajduje się również tytuł wynalazku oraz skrót opisu. Te części mogą nam dać ogólne pojęcie na temat wynalazku, jednak mogą też być bardzo niejasne. Dlatego też określając zakres patentu lub zgłoszenia patentowego, nie należy polegać wyłącznie na tytule lub skrócie opisu. Chroniony patentem przedmiot definiują zastrzeżenia.